Pierwsze czytanie opowiada o królu Ezechiaszu, którego imię jest wpisane w rodowód Jezusa Chrystusa, jest jego praprzodkiem. Wydarzenia, które były związane z tym tekstem, były bardzo dramatyczne dla króla Ezechiasza, chociaż był bardzo prawym człowiekiem, to jednak jego państwo było w krytycznym położeniu, ponieważ na Judeę najechał król Sennacheryb, król asyryjski, z ogromną armią i oblegał Jerozolimę. Pośród wielkiego oblężenia wewnątrz Jerozolimy, okrążonej przez te wojska asyryjskie, król Ezechiasz dodatkowo jeszcze pochorował się. Nieszczęście w nieszczęściu. Był rok 701 przed Chrystusem. Sennacheryb zaczął oblężenie Jerozolimy. Pozostały właściwie tylko dwie twierdze, które broniły się przed tym wojskiem. Jerozolima i Lakisz. Wszystkie inne miasta zostały zdobyte. Sytuacja była beznadziejna i przed uzbrojone zastępy najeźdźców nagle wysunął się Rabsak. W tego czytaniu nie ma, to jest o wiele wcześniej. Jeden z większych urzędników asyryjskich i zaczął bluźnić przeciw królowi Ezechiaszowi oraz Bogu. Także cały lud Jerozolimy został obrzucany bluźnierstwami. Ten Rabsak używał języka hebrajskiego celowo, by ludzie usłyszeli na murach nawet, jakie bluźnierstwa wypowiada. Lżył ich. Mówił im, że jeśli się nie poddadzą, to będą jedli własny kał i pili własny mocz. Słudzy Ezechiasza przyszli do monarchy w rozdartych szatach, gdy ten siedział w swojej komnacie królewskiej. I gdy ten usłyszał treść posłania od Rabsaka, rozdarł szaty, ubrał się w wór pokutny, udał się do świątyni, jednocześnie posłał swoje sługi do proroka Izajasza, by prosić go o modlitwę wstawienniczą. Wydawało się, że Bóg w ogóle nie słucha tych wszystkich modlitw. Po kilku dniach Ezechiasz otrzymał dodatkowo list od Rabsaka, w którym ten groził mu zagładą całkowitą. Król się bardzo przejął, udał się do świątyni, gdzie rozwinął ten list pogróżkami, jakby chciał go dać Bogu do przeczytania. Po prostu rozciągnął to wszystko przed Bogiem. Modlił się też bardzo szczerze, niczego przed Bogiem nie ukrywając. I wtedy Bóg natchnął Izajasza, by pocieszył króla słowami, iż nie zostanie zdobyta Jerozolima przez Asyryjczyków. I tak się stało. Tej samej nocy tajemnicza zaraza rozsiana przez archanioła położyła trupem tysiące żołnierzy asyryjskich. Sennacheryb, Rabsak byli pozbawieni armii, wrócili do swojej ojczyzny. Ezechiasz nie mógł się nadziwić, patrząc na trupy wojsk nieprzyjacielskich. A trzeba wiedzieć, że zwłoki, trup w języku hebrajskim może być nazywany tym samym słowem, co kał. I tak to bluźnierstwa Rabsaka zamieniły się nagle przeciwko niemu. Wszelkie przekleństwo wraca jak kamień wyrzucony przez rękę z góry i trafia tego, który przeklina. Ale po jakimś czasie, i to jeszcze w czasie zagrożenia asyryjskiego, król, widząc, że mu się coraz lepiej powodzi, trochę oddalił się od przyjaźni Bożej, bo tak się często zdarza, że kiedy nam się dobrze powodzi, to nie za bardzo nam się chce modlić. I właśnie ten fragment, który tu był przeczytany przed chwilą, traktował o takiej sytuacji, że Ezechiasz zachorował. Nie z tego powodu, że Bóg jakoś go ukarał, bo to, broń Boże, nie jest taki właśnie nasz Pan, ale myślę, że w nim wszystkie te uczucia jakoś wezbrały tak, że się pochorował biedak. A czytając stare komentarze do tekstu, który dzisiaj przeczytaliśmy, dowiedziałem się, że pochorował się i Bóg mu nawet zapowiedział śmierć przez Izajasza, jak to słyszeliśmy, bo pochorował się z lęku. Z lęku, ponieważ dowiedział się, czego nie ma w tekście, a jest w komentarzach, że jego potomek, a właściwie jego syn, ściśle mówiąc, miał być człowiekiem nieprawym, niegodziwym. Chodzi o Manassesa. I Ezechiasz
wszedł w celibat. Przestał współżyć ze swoją żoną, żeby uniknąć nieprawego potomstwa. I jakby odpowiedzią na to wszystko była reakcja, powiedzmy nawet jego natury, że rozchorował się i z tego lęku, i z tego, że doznał takiej wizji, że ma się urodzić ten Manasses. Myślę, że wielu ludzi w takiej sytuacji też by tak zrobiło, gdy ma się urodzić potomstwo, które jest chore, albo chore psychicznie, albo chore fizycznie, albo chore duchowo, albo moralnie. To może by się wzbraniało przed tym potomstwem. Ale wiecie co, nawet z najgorszego potomstwa Bóg może wzbudzić następne potomstwo i ono może być szlachetne. Gdyby Manasses się nie urodził, to brakowałoby ogniwa w rodowodzie Jezusa i Jezus by się też nie urodził. I Biblia pokazuje nam, że nie możemy pozbawiać kogoś życia, nawet jeśli byśmy wiedzieli, że to życie byłoby niegodziwe, nieudane. Bo kto wie, co się stanie później z tego życia. Pomyślmy tylko, że no nie narodziłby się Mesjasz po prostu. I w tym momencie przychodzi do niego Izajasz i go upomina. Mówi tak. Rozporządź domem twoim. Inne tłumaczenia mówią, uporządkuj swój dom. I to była aluzja do tego, żeby wprowadził porządek nie taki, żeby posprzątał albo ułożył bieliznę, tylko żeby uporządkował swoje odniesienie do Boga i do swojego potomstwa, do swojej rodziny. Żeby nie wzbraniał się przed wzbudzeniem potomstwa. Bo jeśli, Izajasz mówi tak, bo umrzesz, nie będziesz żył, nie odmawiając komuś życia, sam się pozbawiasz tego życia. To jest taka biblijna myśl, Boża myśl, natchniona. Kiedy jedna osoba jest chora w rodzinie, no wszyscy są zaniepokojeni, tym bardziej, kiedy we wspólnocie zdarzy się ktoś chory w sumieniu, wszyscy przeżywają też rozstrój w duchu. I Izajasz wychodzi z pałacu, Ezechiasz odwrócił się do ściany, jak to słyszeliśmy, i zaczął płakać żywnie. Był w trudnej sytuacji. Nikt nie widział jego płaczu, oprócz Boga. Izajasz jeszcze nie doszedł do domu, kiedy Bóg kazał mu wrócić i powiedzieć Ezechiaszowi, że będzie żył jeszcze 15 lat. Znakiem potwierdzającym tą wolę Bożą miało być to, że wskazówka na zegarze słonecznym miała się cofnąć o 10 stopni. I tak się stało. Cofnięcie czasu. Ezechiasz wzbudził potomstwo. Narodził się Manasses. Rzeczywiście był fatalnym królem i bardzo złym człowiekiem. Ale z tego Manassesa zrodzili się synowie, wnukowie i rodzina się wyprostowała. Chciałbym wam pokazać na tym przykładzie, jaką moc ma modlitwa skruchy, czyli takiego żywnego płaczu, że nawet w najtragiczniejszej sytuacji, w oblężeniu, w chorobie, w śmierci, jeszcze mając przed sobą wizję tak wcale nie pocieszającą, jak potomstwo, z którego się nie jest zadowolonym po prostu. Jak ta modlitwa może bardzo dużo zmienić. Kiedy prawdziwie pokutujemy w modlitwie, Bóg może dla nas zmienić nawet niezmienne prawa naturalne. Jak mówi Biblia, po swoim uzdrowieniu Ezechiasz żył w obfitości do skraju swoich dni. Jego choroba, jak dowiadujemy się, była jakimś tajemniczym rodzajem nowotworu, bo jest mowa o wrzodzie, ale medycyna z tamtych czasów nie znała takiego określenia jak nowotwór. Tekst mówi o tym, że Ezechiasz miał wrzód, który Izajasz kazał natrzeć czy rozetrzeć plackiem figowym. I możemy się zdziwić, co to za dziwny rodzaj ludowej medycyny. Ale nie chodzi właśnie o starożytną medycynę. Chodzi o to, że to słowo, które określa placek figowy, moreach, składa się z tych samych liter, z których możemy ułożyć słowo racham, czyli miłosierdzie. Tak jakby Bóg chciał mu dać do zrozumienia, że jest Bogiem wzruszającym się i nawet w tak wielkim nieszczęściu potrafi być słodkim lekarstwem dla gorzkich chorób naszego serca. To bardzo piękny obraz, niełatwy może do rozpracowania,
ale moim zdaniem jest to bardzo piękny gest Boży, który mnie też daje dużo do zrozumienia w moich chorych sytuacjach, w moich toksycznych myślach czy lękach, chorobach, jaki Bóg jest dobry dla człowieka, kiedy człowiek wchodzi w jakieś autentyczne nawrócenie tylko przez jeden płacz. Kiedy się ma przed sobą nawet taki mur niemożliwości, bo Zechiasz odwrócił się do muru, chciał chyba przez tą modlitwę też dać nam ilustrację, że możemy znaleźć się w takich sytuacjach, kiedy przed nami jest mur, już nie możemy nic zrobić, ale płacz jest silniejszy niż mur. I jeszcze coś. To słowo moreach znajduje się w Biblii tylko jeden, jedyny raz. Jest to hapax legomenon, czyli słowo raz jedynie użyte. I co z tego? A to z tego, że oznacza to, że Bóg może stworzyć z powodu naszej modlitwy szczerej łaskę raz tylko istniejącą we wszechświecie. Odpowiedź, która jest niepowtarzalna już w innej modlitwie. Może stworzyć łaskę, która jest hapax legomenon, raz tylko użyta. Tylko dla mnie, tylko w mojej sytuacji i przeznaczona imiennie tylko dla mnie. Łaska, która jest słodka jak placek figowy. Łaska, która uzdrawia jak lekarstwo. Łaska idealna po prostu. Na moją czy twoją modlitwę skruchy Bóg stwarza jedyną niepowtarzalną łaskę. Ktoś może się dziwić, że Ezechiasz o mało co nie umarł z powodu jednego wrzodu, ale pomyślmy, że wystarczy, że jakaś część naszego ciała cierpi zapalenie, cały człowiek jest chory. My raczej z powodu jednego grzechu nie umiemy się przejąć, ale gdy już wszystko nas boli, wtedy szukamy ratunku u Boga. Tymczasem jedna rana na ciele może spowodować, że cała krew z człowieka wycieknie. Wystarczy, że boli cię jeden ząb i jesteś zupełnie niezdolny do działania. Leżysz i jęczysz z bólu. Podobnie jest z grzechem. I to jest grzechem jeszcze tak ukrytym, jaki miał Ezechiasz, czyli taka niechęć w wypełnianiu woli Bożej, która nie jest łatwa, co prawda. Jedna rzecz, jedna łaska, jeden grzech. Wszystko ma znaczenie. Może tragiczny jest ten moment, który w tej chwili opowiadam, ale wiecie, bywają oczywiście nie aż tak tragiczne historie w naszym życiu. Mój siostrzeniec jakiś czas temu, kilka lat temu, 2-3 lata temu, dzwonił do mnie i powiedział mi, że od kilku dni nie może się modlić, nie może żyć, nie może o niczym myśleć, nie może pracować, bo nie pozwala mu funkcjonować normalnie rura, której nie może kupić, bo zamontować ją w kuchni i po prostu całe życie domu jest zdemontowane, ponieważ nie może dopasować takiej rury, nie może nigdzie dostać. Powiedziałem mu, no to poproś Jezusa o rurę. On się zaśmiał i odpowiedział, no dobrze, ale czy nie powinienem prosić Boga o takie bzdury? I wtedy, wiecie, przypomniały mi się takie słowa też proroka Izajasza, który mówi do króla Achaza: proś o siebie, dla siebie o znak, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze. I Achaz odpowiedział, nie będę prosił, nie będę wystawiał Pana Boga na próbę. I wtedy Izajasz powiedział, słuchajcie domu Dawidowy, czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Jest wielką przykrością dla Pana Boga, gdy nie powierzamy Mu naszych przykrości, lecz sami się zadręczamy i innych próbujemy sami to rozwiązać. Achaz udawał, że jest to jego szacunkiem do Boga, że nie narzuca się Bogu, nie zawraca Mu głowy swoimi problemami. Ale prawda była taka, że nie wierzył, by Bóg mu pomógł i dlatego chodził zatroskany i załamany, bo jego kraj niszczyli wrogowie. On sam chciał się z tym uporać. Za dużo chcemy sami, nawet w małych rzeczach. Więc powiedziałem mojemu siostrzeńcowi, że Bóg jest zainteresowany nawet rurami w kuchni, już nie mówiąc o wszystkich włosach na naszej głowie. No i pomodlił się. Po kilku dniach dzwoni do mnie, mówi, jest rura idealnie dopasowana. Pomyślcie o tym, o Bogu, który myśli po prostu o nas totalnie i o naszych wrzodach, i o naszych rurach, i o wszystkim. Kłopotach i radościach. Pomyślcie o tym, że trzeba przebudować swoje wyobrażenie o Bogu zbyt odległym. Wyobrażenie, które pokutuje
od czasów racjonalizmu, kiedy wymyślono Boga deistów, kiedy wymyślono Boga, który gdzieś tam jest daleko, stworzył świat i nie interesuje się już niczym. Jest zbyt odległy, zbyt wielki, żeby go interesowały małe rzeczy. Powiem wam coś jeszcze, w co będzie wam trudno uwierzyć, ale jest to prawdą. Córka mojej zaprzyjaźnionej rodziny chciała sobie kupić jakieś słodycze, być może placki z figami. I szlachetna matka akurat tego dnia nie miała ani grosza. Takie sytuacje zdarzają się ludziom, w których Bóg ma upodobanie, żeby im objawiać swoją łaskawość. No i ta zawiedziona córka wyszła przed dom, podniosła ręce do nieba i prosiła Boga o 20 zł. Ma na imię Noemi, czyli moja słodycz, więc może dlatego Pan Bóg też ją słodko wysłuchał, wiał wiatr i nagle w ręce jej coś zaszeleściło, patrzy 20 zł. Prawda, że nie chce się wam w to wierzyć, nie? Ale to jest prawda. I tak się nieraz mi zdarzało, że miałem okazję widzieć takie historie. Być może Pan Bóg, posługując się wiatrem, zdmuchnął te pieniądze z jakiegoś dachu albo skądś. Ale akurat wtedy się to stało, kiedy ona potrzebowała tych 20 zł i akurat wtedy, kiedy się modliła i ją Bóg wysłuchał. Powiecie, nie, to jest niemożliwe. Czy jest dla Boga coś niemożliwe? Sergiusz Bułgakow napisał w swojej książce o cudach takie słowo. Stworzenie choćby jednego atomu w świecie całkowicie ten świat zmienia. Stworzenie jednej łaski, jedna modlitwa zmienia oblicze tego świata. Dlaczego Bóg chce nam we wszystkim pomagać? Ponieważ nas kocha i zależy Mu na nas, nawet w najdrobniejszych szczegółach. Jeśli Go kochamy, to też z najmniejszymi sprawami biegniemy do Niego, bo we wszystkim chcemy być najbliżej Niego. Hiob mówi w swoim tekście, że nawet szczypta soli zmienia zupełnie smak całej potrawy. Chcę przez to powiedzieć, że szczypta oddania czegokolwiek Bogu, szczypta modlitwy, szczypta uwielbienia lub prośby zmienia smak naszego postępowania, nawet smak całego wszechświata i staje się takie działanie miłe dla Boga. Tak jak może być smaczne dla Boga. Tak jak użycie soli do zupy może sprawić, że ta zupa jest do zjedzenia, nawet jeśli jest niezbyt smaczna wcześniej. Szczypta modlitwy, w której jest szczypta prawdy o moim losie, który jest szczyptą prochu w kosmosie, może wiele zmienić i bardzo, a bardzo tym interesuje się Bóg. Szczypta moich słonych łez, tak jak łez Ezechiasza, mogła zmienić jego los i całą sytuację. Czy miła potrawa bez soli, mówi Hiob w 6 rozdziale. Cóż, potrawa bez soli jest mdła. Podobnie modlitwa bez chwili pragnienia ukochania Boga jest mdła dla nas i dla Boga. Myślę, że powinniśmy się zapewnić, siebie i was powinienem zapewnić, że słowo modlitwa ma wtedy więcej wspólnego ze słowem mdłości. Podobne słowo. Wystarczy tylko jedną literę usunąć ze słowa modlitwa i jest mdlitwa. Robi się mdło. Paweł pisze, że nawet nasze słowa powinny być zaprawione świadomością, by mówić to, co miłe Bogu do ludzi. Mowa wasza zawsze miła, niech będzie zaprawiona solą. Tak byście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiedzieć. Aha, solą. I on porównuje tą sól właśnie do miłego zwracania się do kogoś.